Cześć, witam Was w kolejnym odcinku cyklu narzędzia analizy fundamentalnej. Tym razem zajmiemy się giełdami, a raczej tym, na ile istotne i dlaczego jest właśnie prześledzenie, na jakich giełdach i z jakim wolumenem dany token czy dana kryptowaluta jest przechowywana właśnie w celu podczas wykonywania własnej analizy projektu. Także zapraszam Was do tego odcinka. Cykl narzędzia analizy fundamentalnej, 6 odcinek, dostępność na giełdach. Jeszcze 3 odcinki przed nami, 5 za nami. Przypominam oczywiście i zachęcam do wykonywania własnego researchu, własnego rozeznania w kwestii danego projektu kryptowalutowego. Przed oczywiście podejmowaniem jakiejkolwiek decyzji o jego kupnie bądź nie. Tutaj ten temat postaram się omówić na przykładach typowych właśnie na konkretnych serwisach pokazujących wolumeny i statystyki odnośnie danej kryptowaluty. I biorąc pod uwagę na przykład serwis CoinPaprika, przy wybraniu dowolnego projektu mamy tutaj zakładkę Exchanges Markets. I dlaczego tak naprawdę to jest według mnie istotne? Warto zwracać uwagę, aby projekt, który jest dla nas ciekawy, którym jesteśmy zainteresowani, występował na dużej liczbie giełd i występował w dosyć zrównoważonym stopniu. Chodzi o to, żeby po prostu była tutaj również dywersyfikacja. Według mnie projekt należy uznać za średnio ciekawy do inwestycji, kiedy jego wolumen jest dosyć duży i znajduje się na mało znanej giełdzie lub na giełdzie, która dopiero tak naprawdę powstaje. Wtedy istnieje ryzyko i dosyć to jest łatwe, jeśli chodzi o manipulację takim kursem i mogą po prostu występować duże przekłamania odnośnie tego, co tak naprawdę dzieje się na rynku w zakresie danego projektu. Dlatego warto zwracać uwagę, aby dany token, dana kryptowaluta występowała przynajmniej na kilku znanych giełdach i oczywiście na mniejszych też powinna występować, gdyż tam mogą być korzystniejsze ceny. Natomiast występowanie danego tokenu kryptowaluty na dużej giełdzie dosyć dobrze daje jej obraz. Niemniej jednak nie jest to wyznacznik do wszystkiego, ponieważ oczywiście na najbardziej znanych giełdach, czy to polskich, czy zagranicznych, znajdują się tokeny, które przynajmniej według mojej opinii nie powinny się tam znajdować i nie powinno być możliwości zakupienia ich w danym właśnie miejscu. I tak na przykład tutaj widzimy na przykładzie Tezosa, na jakich giełdach i z jakim wolumenem dobowym on tam występuje. Jeśli przejdziemy niżej, to widzimy pary walutowe, w jakich możemy właśnie daną kryptowalutę handlować. I to oczywiście nam daje przykład tego, gdzie najlepiej po prostu wejść, czy to w kupno, czy w sprzedaż danego aktywa. Wszystkie te dane, przynajmniej na bazie serwisu CoinPaprika, czy też na CoinMarketCapie, czy na CoinGecko, pobierane są bezpośrednio poprzez API z konkretnych giełd, także tutaj powinniśmy mieć w miarę pewność, że te dane, które tutaj są wyświetlane, odzwierciedlają stan faktyczny. Podobnie na portalu CoinMarketCap również mamy możliwość zarówno prześledzenia giełd, czyli w przypadku, gdy widzimy, że na przykład dany token jest na jakichś giełdach, które nie są nam jeszcze znane, warto potem udać się na przykład na zakładkę Exchanges, czy to na CoinPaprika, czy na CoinMarketCap i wtedy widzimy, w jakim zakresie ta giełda właśnie występuje, na którym miejscu pod względem wolumenu, pod względem liczby tokenów, czy pod względem właśnie par, na których można tam handlować. Także są to dosyć istotne informacje. I tutaj na CoinMarketCapie również widzimy taką informację,
Czyli w sytuacji, kiedy jesteśmy nowi na rynku kryptowalutowym i wybieramy jakiś projekt, który budzi nasze zainteresowanie, śledzimy, na jakich giełdach on występuje. Następnie, jeśli nazwy giełd nam nic nie mówią, to sprawdzamy, na którym miejscu w rankingu, czy to na CoinPaprice, czy na CoinMarketCapie, a najlepiej tu i tu sprawdzić, na którym miejscu w rankingu dana giełda się znajduje. Warto poczytać również jakieś opinie w internecie na temat konkretnych giełd i wtedy budować sobie obraz, pamiętając o tym, że właśnie ten wolumen, który występuje na kilku giełdach, jest bardziej wiarygodny niż jeden dosyć spory wolumen występujący na jednej i to jeszcze mało znanej giełdzie. Podobny ranking prowadzi również portal CoinGecko. Tutaj również mamy ciekawe dane odnośnie poszczególnych giełd. Mamy informacje o tym, czy giełda jest scentralizowana, czy jest zdecentralizowana. Oczywiście obecnie większość giełd to są giełdy scentralizowane, czyli giełdy tak naprawdę, które swoje funkcjonowanie opierają o zewnętrzne serwisy. Ich transakcje kupna czy sprzedaży nie są w żadnym stopniu regulowane przez smart kontrakty, tylko po prostu przez aplikacje dedykowanie tworzone na potrzeby danej giełdy. Także jeśli chodzi o ten odcinek analizy fundamentalnej giełdy, myślę, że to już wszystko. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Osoby bardziej doświadczone i zaawansowane również proszę o w miarę możliwości udzielenie jakichś wskazówek tutaj mniej zaawansowanej części w tym zakresie w komentarzach. Dziękuję, cześć.